Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dantej i dzisiaj zapraszam Was na kolejne zwiedzanie miejsc opuszczonych, czyli Urban Exploration. Tym razem będzie to Fort Sarbinowo, parę kilometrów od granicy z Niemcami, niedaleko Kostrzyna nad Odrą, czyli tam, gdzie jest popularny Woodstock. Właściwie Woodstockowicze znają to miejsce, bo jest to naprawdę niedaleko miejsca, gdzie odbywa się festiwal. I co? Przeszedłem się, odwiedziłem całe miejsce, jest naprawdę ogromne, z ciekawą historią, świetnie zachowane. Myślę, że będzie na co popatrzeć, a w tle rzucę Wam parę informacji na temat tego miejsca, bo tak jak powiedziałem, historia jest ciekawa. Zapraszam.
Wam szczerze, że lepiej się tu idzie niż się stąd wraca. Ze względu na jedną zasadniczą prawidłowość. W tym momencie ciemność zostawia się za plecami. A jak wiadomo, na wszystkich horrorach powinienem teraz biec. Jak szalony. Na szczęście jeszcze nie muszę. Choć powiem Wam, że zdarza mi się obejrzeć za siebie na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o opuszczone miejsca, które kiedykolwiek widziałem na necie i nie tylko, to dostaję mocne 11 na 10. To się troszeczkę popsuło. Ale bardziej niż troszeczkę. Powiem Wam tak. Że to powisi tutaj z jakiejś przyczyny. I każdemu polecam pozwiedzanie Fortu Sarbinowo wirtualnie. Na zdjęciach i filmach. A tylko nielicznym polecam przyjechanie tu. Zebranie się, spakowanie auta. I odwiedzenie go osobiście.